Jest poniedziałek, 26 sierpnia. Mówi się Jacek Sobora, witam Państwa. Za 3 minuty będzie w 8:30. Jesteśmy na żywo. Tylko tydzień został do końca wakacji. Dzieci nie bardzo chcą iść do szkoły, nie chcą tego przyjąć do wiadomości, że to już ostatni tydzień. No, nie wiadomo, jak to będzie z tą szkołą, dlatego że z tego, co dzisiaj widziałem, słyszałem, to sympatyczny pan broniarz w gronie przyjaciół zastanawiają się. Będą robili taki sondaż do 15, sobie dali czas do 15 września na ogłoszenie decyzji. Mnie się wydaje, że oni coś tam wykręcą, no bo muszą. Te wybory są dopiero 13 października, więc przed samymi wyborami jakiś taki drobny strajk pewnie się przyda. Proszę Państwa, dzisiaj było tak, że o godzinie 14:30... Czy ja mówiłem, że ja telefon mam włączony? Tak, jest włączony telefon. Po weekendzie już włączony telefon. 22 649 12 62. 22 649 12 62. Dzisiaj było tak, że po godzinie 14:30, kiedy skończyła swoje posiedzenie Komisja VAT-owska i przewodniczący Horała ogłosił, że w raporcie będzie wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu Tuska, Kopaczowej, Rostowskiego i Szczurka. Przełączyłem na Polsat, żeby zobaczyć, co tam jest na jedynce. Na Polsacie na jedynce była informacja o suszy na Lubelszczyźnie, a o 14:30, to jest do sprawdzenia, w TVN-ie na jedynce była informacja o bójce na Wieczorze Kawalerskim. No to sobie pomyślałem tak, że trzeba jakoś podążyć za tym trendem i skoro to jest teraz tak przyjęte, ja też powinienem zacząć od jakiegoś materiału, który jest aktualny, mocno bulwersujący. Tak, i znalazłem coś takiego dla Państwa. Zaraz poproszę Jaryba, wzywam Cię akwarium, poproszę o materiał filmowy. Ten właśnie materiał, tak, już Państwo widzą. To jest, proszę Państwa, film, który zamieścił portal Nadarzyn TV. Tam widzimy sympatycznego radnego z Nadarzyna. Radny gminy Nadarzyn, pan Tomasz Siwa, który kandydował z komitetu Dariusza Zwolińskiego. To jest taki polityk kiedyś bliski PSL-owi. Właśnie zabiera kwiatki. Ja nie powiem ukradł. Język polski jest na tyle bogaty, że to można to opisać inaczej. Przygarnął, przejął mienie. No może tak jakoś, prawda? Dlaczego tak od razu, że ukradł? Te kwiatki to była lawenda. Oni piszą, że to pizzeria. Żadna pizzeria. To jest, znaczy nie, pizzę też tam robią. Tak, to im trzeba oddać. To jest hamburgerownia tak naprawdę. Polecam Państwu nadarzyński ham. Jest taka pozycja w menu. Bardzo smaczny. Oni tam robią hamburgery. Sympatyczna obsługa. Fajne miejsce. Tyle tylko, że nie wiem, jak z tymi kwiatkami. Czy tak ładnie wygląda, jak wcześniej przed wizytą pana radnego. Pan radny przeprosił za swoje zachowanie i napisał na Facebooku tak. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo serdecznie przeprosić za mój bezmyślny czyn. Wiem, że to nie powinno się przydarzyć. W dniu wczorajszym byłem w chamiarni, bo tak się nazywa ta hamburgerownia. W dniu wczorajszym byłem w chamiarni, odkupiłem kwiatki. Przepraszam wszystkich, których zaufanie zawiodłem. Chciałbym móc je kiedyś odzyskać, pracując społecznie z całych sił dla dobra całej społeczności naszej gminy Nadarzyn. Radny Tomasz Siwa tak napisał. No, rozpętała się taka drobna burza lokalna, że powinien jednak ten mandat złożyć i tak dalej. Komentarze internautów czy tam innych samorządowców są raczej jednoznaczne w tej sprawie. Co zrobi pan Siwa? Moim zdaniem pan Siwa powinien się zgłosić, albo do niego się powinni zgłosić z tej Koalicji Obywatelskiej, dlatego że ja tutaj widzę wiele... Pan Tadeusz do nas zadzwonił, tak? Ja tutaj widzę wiele wspólnych talentów takich, które się tam przydadzą w tej koalicji, a później w Sejmie.
Kłaniam się panie Tadeuszu, witam serdecznie, dobry wieczór. Wizji oglądam najczęściej polityczne rzeczy, dzienniki i we wszystkich programach o panu plebiaku, o sprawiedliwości. Każdy, czy w TVN-ie, czy w Polsacie, każdy ten temat wałkuje, aby jak najbardziej dowalić PiS-owi. Ja na miejscu rozmówców PiS-u bym się zapytał, no może teraz przejdziemy do afery troli w inowrocławskim tam ratuszu. Nic, bronią się. Pani Gozdyra teraz przed chwilą tak dobrała rozmówców Rozenek, to jest znany łobuz i taki telewizyjny, Kropiwnicki też mu niewiele ustępuje. No i z tego od Kukiza też taki pan bardzo ostro atakujący PiS. PiS powinien delegować takich ludzi bystrych. Ja bym się zapytał, a dlaczego właśnie to, co powiedziałem, dlaczego we wszystkich programach kawa na ławę też ten prowadzący wszystko, aby dowalić PiS-owi właśnie ten programy takie, które już spleśniałe są, ale a to aferze VAT, a to postawieniu kopacz tam innych na to, ale głównego, teraz najmodniejsze i najgłówniejsze jest właśnie ta afera troli. I to by, wszyscy bronią właśnie w ten sposób Platformę. Tylko chcą prowadzący pogrążyć PiS. Pan Schetyna teraz się powinien nazywać Papa Troll. Dziękuję, pozdrawiam, do widzenia. Kłaniam się panie Tadeuszu, wszystkiego dobrego. Mnie się wydaje, że to jest tak, że my żyjemy w takich dwóch bańkach informacyjnych. Jedna bańka polega na tym, że cały czas jest mowa o tym, że wielka afera w Ministerstwie Sprawiedliwości, Ziobro do dymisji i tak dalej, a druga polega na tym, że w Inowrocławiu rodzina Brejzów zrobiła to, co zrobiła. Proszę zwrócić uwagę na to, że te dwie bańki się nie przenikają. Według mnie to jest bardziej materiał na... bardzo państwa przepraszam, ale no, co ja na to poradzę, tak mam w głowie. To jest bardziej materiał na komedię, na film fabularny. Koniecznie z udziałem Janusza Rewińskiego jako Grodzkiej. Tego patentu się będę trzymał. Proszę sobie wyobrazić na przykład taką fabułę, że dziennikarz TVN-u, któremu słabo płacą, no bo tam marnie płacą, nie oszukujmy się, w tym TVN-ie jak na warunki warszawskie, żeby jakąś dodatkową robotę sobie znaleźć, ucieka się do starego jak świat pomysłu wielokrotnie w kinie już wykorzystywanego, czyli mamy przebierankę jak w Turcji i w ten sposób angażuje się do TVP. Facet pracuje w tych dwóch bańkach jednocześnie. W jednej mówi o aferze w ministerstwie, tak zwanej aferze w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w drugiej o tym, co wydarzyło się we Wrocławiu. Przepraszam bardzo, pani zadzwoniła, ale jak pani ma na imię? Halo? Karolina, pani Karolina, tak. Dobry wieczór, pani Karolino, słucham uprzejmie. Dobry wieczór, panie redaktorze. Ja mam tyle spraw do powiedzenia, że jestem przerażona. Jak można było kretów do Ministerstwa Sprawiedliwości, do pana Ziobry wpuścić? Tych kretów naszej ukochanej rządowej sytuacji, którą mam, jest na każdym kroku. I nasi posłowie, jestem przerażona tej opozycji, proszę państwa, to są łobuzy. Jak można reprezentować najwyższą władzę w naszej ojczyźnie? Moja rodzina przelała krew za 2002 UBC zamordowali mojego brata. Tu i teraz, ponoć w wolnej Polsce, syna mojego wykończyli. I teraz patrzę na tych ludzi, którzy startują. To przecież jest najniższe dno, jakie może być intelektualne. Przerażona jestem, bo tak, płacę podatek również.
jako inwalidka niepełnosprawna. I proszę państwa, no jak patrzę na to, to mi się serce pęka, że ja na tych łobuzów płacę. Pani Karolino, w 2002 pani powiedziała, że ubecja, ale w 2002 jaka ubecja? Proszę pana, co do dzisiaj nie ma ich, panie redaktorze? A jak pani mówi o łobuzach, to których łobuzów ma pani na myśli? O tych, panie redaktorze, z opozycji. Przecież ci ludzie nic konkretnego przez te 4 lata nie zrobili. Wrzask i niszczenie naszego rządu. Niszczenie naszego rządu. Pierwszego w Rzeczypospolitej z Polaków złożony. Polski rząd. Tak, słucham panią. Tak, i zwracam się również do rządu naszego ukochanego. Sprawdzajcie wszystkich, żeby te krety się nie dostawały ani do rządu naszego, ani do żadnych sytuacji, które państwo nasze jest po prostu zalane takimi ludźmi. Jest to niemożliwe. Pytam ludzi, od razu krzyczą, a ten Kaczyński. Pytam się, co on wam zrobił? Pokażcie mi, co on wam zrobił. Wtedy buje są zamknięte. Nikt nie odpowiada. Pytam się, co za problem macie z tymi ludźmi, dlatego że was wyciąga z szamba polskiego, że dostajecie. No i co z tego, że ja dostałam, ale tak nie będę na nich głosować. Na kogo na nich? Sama na siebie głosuj, bo jesteś w swojej ojczyźnie. No i panie redaktorze, bardzo dużo, ale to już, wie pan, to pewnie inni chcą rozmawiać. Błagam nasz rząd, sprawdzajcie ludzi, bo tych kretów tam jest bardzo dużo. A pan Ziobro też, bo to są ludzie przygotowani po to, żeby również wykończyć pana ministra Ziobro. Bardzo uprzejmie dziękuję pani Karolino, pozdrawiam serdecznie. Pani Karolina z Gdańska zadzwoniła. Chyba pani doktor Sylwia Spurek ze swoim przekazem byłaby dobra, żeby nieco obniżyć poziom emocji. Pani doktor Sylwia Spurek to jest eurodeputowana, europosłanka z Wiosny. Na pewno państwo kojarzą, a jeśli nie, to jak tylko państwo zobaczą, o czym ona do nas mówi, ta niewiasta, to państwo skojarzą. Myślę, że tak, że pani doktor Sylwia Spurek, po tym, co powiedziała pani Karolina, nam wszystkim zrobi dobrze. Bardzo uprzejmie proszę, przed państwem doktor Sylwia Spurek, europosłanka Wiosny. Nazywam się Sylwia Spurek. Jestem prawniczką, doktorką nauk prawnych, legislatorką i radczynią prawną. Jestem weganką i feministką. I jestem europarlamentarzystką. I kiedy w Parlamencie Europejskim mówię o wegańskim jedzeniu, to tak naprawdę nie mówię o jedzeniu, mówię o wartościach, mówię o empatii jednych zwierząt, ludzi do innych. Mówię o katastrofie klimatycznej. Kiedy mówię o feminizmie, mówię o szacunku dla zwierząt, których los, na przykład los krów mlecznych, jest zdeterminowany przez ich płeć. Nasza rola, moja rola, rola polityczek i polityków jest szczególna. Bo musimy mieć odwagę i determinację, żeby mówić o prawach zwierząt, żeby zmieniać prawo i instytucje, dopóki eksploatacja zwierząt, ich zabijanie, ich cierpienie i krzywda nie będą historią. A przed nami pewnie długa droga. Kiedyś nas lekceważyli, kiedyś z nas się śmiali, teraz z nami walczą, ale potem wygramy. Ale musimy wybierać takich polityków i takie polityczki, którzy myślą o prawach zwierząt jako o jednym z głównych celów polityki, dla których prawa zwierząt, wszystkich zwierząt są ważne. Bo w pierwszej kolejności musimy utrudnić to, co złe. Musimy sprawić, żeby eksploatacja zwierząt stała się trudniejsza i droższa. Później musimy jej zakazać. Zakazać, bo przemoc to przemoc. Cierpienie i krzywda to cierpienie i krzywda. Zabijanie to zabijanie, bez względu na gatunek. Tutaj nie ma szarości.
a nasze cele i plany są konkretne. Na początek zakaz chowu klatkowego, zakaz hodowli zwierząt na futra, zakaz polowań, udziału zwierząt w cyrkach, testów na zwierzętach i ograniczanie cierpienia zwierząt w transporcie. I najważniejsze, promocja weganizmu, wegańskiego życia, zachęcenie każdego do tego, żeby przeszedł na weganizm, pokazanie, że za każdym kawałkiem mięsa, plastrem sera, szklanką mleka kryje się ogromne cierpienie. Jak wiecie, stoję po stronie zwierząt i jestem waszą sojuszniczką w waszej walce na rzecz praw zwierząt. I jestem w Parlamencie Europejskim między innymi dla zwierząt, żeby w końcu ich prawa zaczęły być realizowane. Ta kawa, co ja ją popijam, to ona zdaje się z mlekiem jest. No i będę musiał teraz przemyśleć, co ja tutaj robię. To była pani doktor Sylwia Spurek, a to jest pan Stanisław Złeby. Kłaniam się, witam serdecznie, dobry wieczór, panie Stanisławie. Czy pan w sprawie pani doktor do nas zadzwonił? Halo? Słucham. Kłaniam się, panie Stanisławie. Pytałem, czy pan w sprawie pani doktor Spurek do nas zadzwonił? Nie, na inny temat chciałem. Tak, słucham pana. Proszę pana, chciałbym, żeby pan mi wytłumaczył, może pan mi wytłumaczy, bo wie pan, nie mogę się pogodzić od paru lat, że Kaczyński wychodził, oczywiście nie wybielam ani jednych poprzedników, ani tych aktualnych, bo wszyscy są jednakowi do jednego wora, według mnie i nie tylko mnie. Jestem żoną na emeryturze, proszę pana, jak Szydło rządziło, wychodziło i zawsze mówiła, tak, za naszych rządów emeryci mają leki za darmo. Kaczor przytakiwał, tak, emeryci za naszych rządów mają za darmo. W zeszłym roku, proszę pana, z rozliczenia mi wyszło 3180 zł za leki i mam faktury i rozliczyłem się. W tym roku już mam na 1700 zł nabrane faktur, które leki kupuję. Teraz dodatkowe leki pani doktor przypisała rodzina, bo tu dzwonię z okolic Łeby. I proszę pana, pojechałem, wyjąłem 50 zł, kładę na ladę i proszę pana, pani mówi 375 zł. Myślałem, że mnie szlak trafi, wie pan. Jak tak można cyganić? Dzwoniłem kiedyś do ministra zdrowia, no to się nikt nie zgłosił. Raz, drugi, trzeci, no, na telefon mnie nie stać, żeby za dużo, wie pan, tego szastać pieniędzmi. Żona pracowała w GS-owskim sklepie 7 lat. Człowiek był młody, nie patrzył, nie odprowadzał GS składek. Się podpisało, sprawa pozamiatana. Chciałem, wie pan, dojść tam z papierami, żeby podwyższyć tą emeryturę. Się okazuje, poginęły, popalone i tak dalej. I teraz żona ma 862 zł emerytury plus te pielęgnacyjne. 41 lat ogólnie przepracowała, tak samo ja, bo już prawie 80, żona też. I proszę pana, 41 lat przepracowałem, mam 1800 zł, proszę pana. I teraz na wsi mieszkam, muszę kupić 2 tony węgla, to jest 2600 zł, dobrego węgla, bo byle jakie to tego. No i jak żyć, jak tu ładnie w telewizji wszyscy bajerują, jedni i drudzy, tak jak na wstępie powiedziałem, nie wybieram ani jednych, bo wszyscy do jednego wora się tylko nadają, proszę pana. I nie wiem, od kogo pomocy uzyskać, żeby mi wyjaśnił, skąd ja mam faktury, a w telewizji mówią, że leki są za darmo. I tak myślę, do dobrego radcy prawnego iść i kogo do sądu oddać? Kogo do sądu oddać? No bo cyganiom, ten rząd cygani, proszę pana, według mnie, No to bym miał tyle, bo już zaczynam się denerwować. A jeszcze można na chwilę? Tak, słucham pana, panie Stanisławie. Proszę pana, teraz jeszcze sekundę, bo mi się przypomniało, bo z nerwów, wie pan, teraz żoną mam problem. Wie pan, 3 tygodnie temu żonę zabrali, 700 miała cukru, bo cukrzycę ma. No i proszę pana, nie mogę żony zostawić na krok, bo we Wszystkich Świętych się przewróciła, złamała nos w 2 miejscach, ręka złamana, wstrząs mózgu, i ta cukrzyca, to wszystko ją dobija. I proszę pana, taka po prostu tragedia. Teraz wie pan, 2 lata temu operowali mnie w klinice w Gdańsku, nie tam jakiś weterynarz,
i proszę pana, 4 operacje miałem na oko, lewe. I proszę pana, po tej operacji na 4 kontrole jeździłem. Wypisali mnie do poradni do Lęborka, bo tak jak mówiłem, tu z okolic Łeby dzwonię. I proszę pana, robił mi 4 lasery, jeden co miesiąc, drugi co miesiąc, trzeci co miesiąc, czwarty mi zrobił o 11 i czwarty mi, że tak powiem, zrobił o 12. I proszę pana, po leczeniu klinicznym i tym w poradni i zero wzroku mam. Teraz byłem w Słupsku, profesorowie przyjechali ze Szczecina, no żeby zbadać mi to prawe oko. No zaćma się szykuje, trzeba poczekać co najmniej z pół roku. Czekam po pół roku, dzwonią danego tam miesiąca, dnia, w poniedziałek czy na czwartek się zgadzam na operację. No jak najbardziej. Więc ta pani mówi tak, proszę pana, jak pan się zgadza, to zrobimy panu tą operację zaćmy z Narodowego Funduszu Zdrowia, a mnie już zaczęło trząść na krześle. A natomiast lekarz zadecyduje, jaką panu założymy soczewkę. 2900 zł, taka niezbyt dobra, 3100 zł, trochę lepsza, a najlepsza szwedzka 6500 zł. Ja myślałem, że wie pan, podskoczę i na 4 litery usiądę. Ja mówię do tej pani, wie pani co? Ja wam dam numer konta, proszę mi za tyle lat, co okradacie mnie na służbę zdrowia, proszę mi przelać w 3 dniach 1,5 miliona złotych, to ja wam osobiście zawiozę 20 tysięcy dam. I się wyłączyłem, bo już, wie pan, nie mogłem telefonu utrzymać w ręku. No to bym miał tyle tych, bo mnie zaczyna, wie pan, serce boleć. No. Jak żona się czuje, panie Stanisławie? Żona, wie pan, niedawno mierzyłem cukier, w środę miała, wie pan, jeden na wieczór miała 97, a w czwartek rano 57. I w obiad miała 300, na wieczór 450. I takie skoki są, wie pan. Już tak, i mało tego, wie pan, leżała w szpitalu w Lęborku. Proszę pana, po 2 dniach dostała odleżyny powyżej kości ogonowej i poniżej kostki i to się ślimaczy do dzisiaj. Proszę pana, muszę takie drogie tam kupować na opatrunki i tak dalej, i tak dalej. No to mnie kosztuje, tak jak mówię. Do końca roku daleko, ja już mam 1702 zł wydane na leki. No a leki mówią w telewizji, gdzie włączysz, no nie. Co pan nie robił, panie Stanisławie, co pan robił w życiu, jako kto pan pracował? Ja pracowałem, wie pan, jako kierowca zaopatrzeniowiec w firmie, odpowiedzialny, bo miałem, wie pan, taką wolną rękę, że z upoważnienia dyrektora podpisywałem, kierowca zaopatrzeniowiec, załadunek i wyładunek i materialnie odpowiedzialny oczywiście, nie? Z upoważnienia podpis miałem wzór w banku, pobierałem, wie pan, pieniążki służbowe oczywiście, pieczątkę miałem do swojej dyspozycji, wszystkie papierkowe. A macie jakieś dzieci? No mam córkę, wie pan, wyjechała do Anglii zarobić i wie pan, po 3 miesiącu szła takim chodnikiem ruchomym, określę go, bo to były takie płyty, jakby pustaki. I wie pan, to było wysokie, stanęła na brzeg, ten pustak się przewrócił razem z nią, wpadła, wie pan, dobrze, że się nie utopiła, bo obok kałuża była. I proszę pana, złamała nogę powyżej kostki, tylko na żyłach i się noga trzymała. I proszę pana, jak zrobili operację, proszę pana, teraz idzie na przyszły tydzień na 5. operację. Noga niewładna, w krzyżu jej tam w kręgosłupie coś wycięli, coś tam wstawili, jakieś plastyki o 2 kulach chodzi i tyle, wie pan, mam. No, także autentyczne sprawy są, wie pan. Bardzo uprzejmie dziękuję panie Stanisławie, pozdrawiam serdecznie. No nie zdążymy pogadać dzisiaj i nic więcej załatwić, ale tak pani doktor Sylwii Spurek chciałem tylko powiedzieć, że to, co słyszeliśmy od pana Stanisława, to są prawdziwe problemy, którymi pani powinna się zająć w tym europarlamencie. I tyle. Kłaniam się państwu, do zobaczenia jutro, do usłyszenia.